Cześć, Tomek Strych dla fansportu.pl, jest ze mną Don Casio, witam Ciebie serdecznie. Siemanko. Siemanko. No i co, jesteśmy chwilę po ogłoszeniu Twojego pojedynku. Zaskoczony, że do tego doszło? Zaczęło się wszystko od jednego tekstu, gdzie Marcin Wrzosek powiedział, że masz małego siurka. No i zobacz, jaki to jest efekt motyla po prostu. Jak wiesz, sprawa się rozmuchała. Mamy zestawiony pojedynek z jakimś faktycznie backgroundem, jeśli chodzi o Wasze relacje, nie? Czy myślisz, że to doprowadziło głównie do tego pojedynku, czy jakby kulisy wyglądały zupełnie inaczej? Nie, no kulisy, ja jakby zawsze mówię, kurwa, tak jak jest. No, kulisy wyglądały. Dlatego pytam. Ja myślałem, że kurwa, wiesz, normalnie chcę walki, no to spoko. No, zdziwiło mnie, że on mnie jakby wyzywa, tam włodarze do mnie dzwonią, że on jest zainteresowany, że cię nie lubi, mówi. Ja mówię, co? Jakby były gadki, a potem on, a jeszcze na poprzedniej konferencji tutaj, z połowy wyszedł, kurwa, żeby się przywitać, normalnie ze mną gada, a potem nagrywa z Bogdanem takie gówno, które mu ułożył. Jakby, wiesz, wszystkie teksty mu powiedział, żeby poddymić. No to ja tak jakby... No nie szanuję takiego zachowania, wiesz, ja bardziej, kurwa, nie lubię takich typów, co ze mną normalnie się niby trzymają, a potem, kurwa, dla kilku złotówek, dla kilku follow, kurwa, niby tu się witasz, niby jesteś kumplem, a potrafię, kurwa, wiesz, nawyzywać, aby dostać walkę, kurwa, z królem, bo wiadomo, że z królem najlepsze, kurwa, zasięgi, wszystkie rekordy pobite, największy hajs, no i tyle. No i ja takich ludzi, kurwa, nie szanuję, bo jak ktoś ma do mnie konflikt i mnie wyzwie tak, o, ja go nie znam, to go bardziej, kurwa, jeszcze po walce mogę mu oddać jakby szacunek, niż, kurwa, wiesz, niż, kurwa, mówią, tu się niby trzymają, a tu, kurwa, żeby poddymić, żeby te kilka follow dostać, to pierdolą takie rzeczy. Okej, czyli teraz mamy na tapecie akurat Marcina Wrzoska. Jak twoje relacje z Normanem? Nic się nie zmieniło od czasu naszej ostatniej rozmowy? Rewanż jest jakąś odległą opcją, tak? Nie wiem, ja jakby, na mnie federacja ma spore plany. Ja jakby już mam kolejnych rywali, już wiem, kto tam się, kurwa, ustawia w kolejce i to dobrzy rywale, więc ja mam go w chuju. Tak naprawdę to on, tak jak ten, kurwa, potrzebuje walki ze mną, żeby, kurwa, dać mu na chleb zarobić tym, kurwa, zawodowcom, tak Pałka potrzebował, bo 20 lat w tym sporcie, kurwa, i miał, kurwa, jakieś tam te 50k follow, a dla nich to jest, kurwa, najważniejsze. Teraz ma, tu dostaje propozycje z innych federacji, ale co? Kurwa, bez Don Casio nie ma tych emocji, no kurwa, ta walka ich z Borysem, no przecież to jest, kurwa, flaki z olejem, nudy. Na poprzedniej konferencji tylko jak odzywał się do mnie, to były jakieś emocje. Dlatego ja mam w chuju, ja nie będę, kurwa, za nich roboty robił. Ja jakby szczerze ich nie lubię, ale jak jest walka, to będę, kurwa, z nim merytorycznie czy nim merytorycznie rozmawiał, dostosuję się do głąbów. Ale no jakby nie będę, kurwa, poddymiał specjalnie takie konie, nie? Aby tylko, kurwa, coś tam zaiskrzyć, może kilka, kurwa, lajków więcej dostanę. No to są zwykłe kurwy, po prostu. Dlatego z Normanem Pałkę u mnie jest tak samo, mam go w chuju. Tak jak on mówił, no Kasiusz jest tylko przystankiem, moją przepustką do walki z Pałką albo z tym drugim, z Borysem. I tak się stało. A ja szedłem tam na make-up przed i, kurwa, oni stoją ze w czwórkę i sobie gadają, jak to nie lubią Don Casio, kurwa, no kompleks Don Casio mają. W czwórkę stali i gadali, kurwa, jak to, kurwa, nie lubią Don Casio, ale oni niby, kurwa, Don Casio jest przypustką, żeby, kurwa, wyjaśnić te wszystkie konflikty z Pałką albo z Borysem, bo się bardzo nie lubimy, a stoją i się chichają i obgadują Don Casio. Słuchaj, to kompleks chyba... To chyba trzeba czekać po prostu na cage z waszym udziałem, no i chyba trzeba dać info Boxdelowi, żeby jednak wydłużył, pewnie coś czuję, skalę tego dymometru, który tam ostatnio został postawiony w studiu, nie? Nie wiem, u mnie bez tych dymometrów, kurwa, były dymy, od razu było pierdolnięcie, bo ja po prostu nie jestem sportowcem i właśnie takie, kurwa, walki lubię wyjaśniać, taki śmieci, kurwa, co dla kilku złotówek zrobią wszystko, gówno by zjedli. Śmiecie. No dobrze, ale to co powiesz o swoim rywalu pod względem sportowym, no nie? Czy uważasz, że umiejętności bokserskie ma wyżej czy niżej od Normana Parkę? No nie powiem ci, bo jeszcze nie widziałem jego żadnej walki. Pewnie są chyba jakieś walki jego w necie. Więc zobaczę, bym zobaczył, ale wiem, że jak... Nawet zmierzyli się ze sobą, nie? Do Pałki właśnie się przygotowywałem, to szukałem ich walki, powiedziałem, że zawalczyli, ale nie ma chyba w internecie. A tą walkę chciałem zobaczyć, bo zobaczyć, no teraz też bym zobaczył właśnie, jak oni tam boksersko. No ale pewnie będę przewijał, nie? Może gdzieś tam mi mrugną, ale ja przeważnie przewijam, bo patrzę tylko na stójkę, nie? Ja, no dokładnie, tam akurat było dużo zapasów. Przytulanie, patrzenie, jak się, kurwa, dwóch chłopów przytula i się, kurwa, smokają po uszach. Po uszach, bo akurat też taką miałeś kontuzję, nie? Powiedz, czy w ogóle zostawiasz sobie otwartą furtkę do jakichś pojedynków w formule MMA, czy w tym momencie tylko boks na tapecie?
U mnie tylko boks. Ja kocham tą dyscyplinę, to nie jest już moja pasja, ale dalej kocham ten sport. Trenuję z chłopakami, którzy mają ambicje zostać mistrzami olimpijskimi i też jakby chcę im jakby pokazywać, że wiesz, że boks jest dalej kurwa na świeczniku, no bo w Polsce trochę upadł ten boks, ale na świecie ma się dobrze. Wczorajsza walka Joshua Usyk pewnie w chuj przyciągnęła ludzi, zresztą byłem w pubie. Na kogo stawiałeś? Na Usyka. Na Usyka, ale myślałem, że Joshua jednak więcej trochę pokaże, ale na Usyka stawiałem. No i wygrał. No i wiesz, cały pub był, wiesz, boks się ma dobrze na świecie, ale w Polsce trochę upadł, więc ja chcę promować, mam do tego platformę, stworzyłem, miałem walki w MMA, miałem walki w K1, doszedłem do takiej pozycji, że ludzie chcą mnie kurwa oglądać, bo wiedzą, że jest zawsze fajnie, kurwa, prawdziwe emocje, a nie jakieś kurwa udawanki, tu niby dymią, a tu się klepią po plecach i cześć, no ale kurwa tam mi powiedziałeś trochę za mocno, o jeny, no dobra, to potem powiem kurwa lżej, no takie kurwa, to nie lubię takiego. Nie chciałbyś zostać kiedyś promotorem boksu? Nie mam na razie takich planów. Kiedyś myślałem o swojej federacji właśnie na samym początku, że chcę boks promować, ale pomyślałem, kurwa, stworzę tutaj sobie platformę do boksu, pokażę, że wygrywam w tym i po prostu ludzie będą chcieli tak mnie, że dostanę walki w boksie i mam. Najpierw walka w małych była i teraz mam swój ukochany boks i chcę pokazywać to ludzie. Jak są kurwy, to zapraszam. Jak pokonają króla w boksie, będą wtedy sobie ustalać warunki. A tak to chuj im w ryj. Ja chciałbym cię spytać jeszcze o aktualną federację, no bo można powiedzieć, że po ostatniej wystąpieniu twoim z Normanem Parke, no to wylałeś jakby czary goryczy i dostało się i Boxdelowi, i dostało się też niejednemu włodarzowi akurat twoim MMA. No i można powiedzieć, że no nie gryziesz się w język, no nie? Jeśli chodzi o różne opinie wobec spraw i tak dalej. Czy uważasz, że może być taki moment na przykład, gdzie taki niewyparzony twój język może być na przykład faktycznie problemem dla ludzi z tej organizacji? Wydaje mi się, że tak, może być, ale ja jakby to sobie analizowałem i dzisiaj nawet z Boxdelem miałem, bo wszedł do mnie na wywiad się pogodzić. Pogodziliście się, tak? To było jakieś pojednanie? Dla mnie właśnie... Wyjaśnienie pewnie jakichś takich... Wyjaśnienie. Dla mnie to jest wyjaśnienie, dla nich to jest pogodzenie, a dla mnie to jest wyjaśnienie, bo ja taki jestem. Ja mówię, kurwa, Boxdel, przecież ty mnie znasz. No, to, że jesteś włodarzem, ja nie będę dla ciebie delikatniejszy. Ja do ciebie mówiłem jak do kumpla. Po prostu to mi to nie pasuje. Ja nie zatracę w sobie czegoś, kurwa, co mam, jak nie szanuję pewnych zachowań, to mówię o tym głośno i mam w chuju, kurwa, czy ja wylecę, kurwa, z federacji i nie zarobię sobie pieniążków. Pierdolę to. Wolę nie zatracić siebie, tak jak te większość, kurwy, dla tych lajków się zatracają, kurwa, i o, może lepiej będę tu delikatniejszy, o, kurwa, ten ma 100 tysięcy więcej na Instagramie, to nie lubię tej kurwy, ale będę dla niego miły, powiem cześć, to, no i oni tu tak chodzą właśnie, te Wardeny, te kurwa zyniaki, te wszystkie kurwa inni, nie? To oni tak kurwa chodzą, się uśmiechają, bo Wardęgę właśnie też kurwa przed chwilą wyjaśniłem, nagrał bardzo długi materiał, a pewnie kurwa wstawi tylko wygodne dla siebie rzeczy do swojego wywiadu, czy tam kurwa tej relacji z tej gali, ale ja mu powiedziałem, w chuju mam, że wytniesz tylko wygodne dla siebie rzeczy, bo tak naprawdę to kurwa na mnie nic nie masz, teraz nawet nie umiał nic uargumentować, co niby kurwa tam nagrywał na mnie jakieś filmiki, nic nie umiał uargumentować, a o stymulatory tam się doczepił na brzuch, to mówi, no ale ja tego nigdy nie używałem, nie wiem jak to w sumie działa, ale no słyszałem, że to nie działa. I kurwa... Ale to mówisz pod kątem jakichś skamów, tak? Potencjalnie. Ale no wiesz, on się ma za wielkiego kurwa filozofa, że wszystko sprawdza, a tu kurwa nie umiał argumentować. Ale wiadomo, że tego nie doda, tylko tak mówię, ale w chuju mam to, że tego nie doda. Tylko ja mu powiedziałem wprost, że jest tak samo jak ten kurwa mleko, pizda w świecie, kozak w necie, no i tyle. Nie lubię kurwa i mówię wprost i tak jestem, a nie tak jak Wardęga, on mówi, no ale się tu z wszystkimi trzymam. A ja mówię, no właśnie, tu się trzymasz, uśmiechasz się, a potem pójdziesz kurwa do domu i za klawiatury nagrasz na niego jakieś gówno. No to jest chujowe, no. Śmieć. No tak, chociaż twoje słowa akurat z tego co wiem, to zabolały mocno Boxdela, no i tak można powiedzieć, że był jakoś taki smutny po za każdym razem jak wspominali twoją ksywę, nie? Był smutny, ale sam świadomie przyznał na wywiadzie tym Fame MMA News, bo staliśmy, bo podszedł do mnie i gadaliśmy, jest to chyba na kanale tym, że on świadomie to robił, bo tak jak ja powiedziałem, przecież miałeś numer telefonu do mnie, mogłeś zadzwonić, mogliśmy to prywatnie. A on mówi, że świadomie chciał sobie poddymić, że mu to pasowało. Więc no widzicie, no
ja jakby nie neguję, bo Boxdela takiego poznałem, że mu tam zależy, żeby poddymić, żeby mieć trochę tych aktywności na social mediach, żeby coś się działo u niego na tych socjalnych mediach, ale gorzej jak ja poznam osobę, która mówi, że nie, na tym mu nie zależy, że ziomeczki, a potem jeszcze kurwa tu ze mną się kumpluje, a potem potrafi mnie wyzwać dla kilku złotówek, żeby kilka follow zdobyć. To są kurwy, nie szanuję takich ludzi. Słuchaj, ale teraz tak właśnie skojarzyłem, że skoro rozmawiałeś z Sylwkiem i wprost zaczął ciebie wypytywać o pewne rzeczy, to czy przypadkiem nie staniesz się obiektem jakiegoś właśnie nowego śledztwa, nie? Ale to ja dlatego mu powiedziałem, ja mam w chuju co ty dodasz, bo ty tak naprawdę kurwa możesz sobie śledzić co chcesz o mnie, bo ja mam wyjebane, bo ja się właśnie kurwa, na mnie oni nic nie mają, on tylko się dopierdolił o jakieś tam kurwa elektrowstrząsy, które ja tam z pół roku temu, ja mu wyjaśniłem, sami mówicie, że dropshopping nie jest zły, okej, to można kupić gdzieś taniej, ale ja jakby tego nie przyjmuję już tych współprac, bo pomyślałem sobie tak, no kurwa, ja nawet nie wiedziałem co to jest kurwa sam i tak dalej, bo ja jakby prowadzę siebie sam, ja jestem swoim kurwa menadżerem, swoim kurwa królem i wszystko po prostu robię sam, nie mam jakiejś agencji i tak dalej, żeby potem zwalać na kogoś, nie, ja biorę wszystko na swoje barki i mam wyjebane, jak ktoś coś ma do mnie, to niech mu wali, ja mu odpowiem, to ja mówię, chłopie, to, że to można było taniej kupić, ale to wysłali, a jak właśnie zobaczyłem filmiki, tych komentarzy, że czegoś nie wysłali produktu, to mówię, kurwa, no nie, no jak oni tak robią, to ja już tego jakby nie będę reklamował, bo sporo propozycji jest tych i wiesz, za nawet kilkanaście tysięcy, na przykład ostatnio ta afera, co Dubiel, te HiPodsy i ta cała ekipa reklamowała. Maski do wybielania zębów, tak, w sensie? Nie, jakieś te słuchawki chyba. Aha. To mi też to zaproponowali i ja od razu się skapnąłem, bo oni mówią, czy ktoś te od iPhone'a ma słuchawki u ciebie z rodziny, bo od nas będzie tydzień szła. Ja mówię, no dobra, to ja poczekam tydzień i sprawdzę to. Już się nic nie odezwali. No i pomyślałem, że nie, już nie będę tych... Teraz piszę od razu, czy to jest dropshipping, chociaż dropshipping nie jest zły, ale skoro oni tak oszukują, to jakby tego nie będę brał, bo po co mi to, że oszukają moich jakby fanów, a wiesz, to, że wcześniej jakby tam to zareklamowałem, bo uznałem, że ja czasem jakby tego używam. Zresztą Wife of Blond u Boxdela też powiedziała, że ona tego używa, a uważa, że jest to dobre, tylko że jest za drogie. No i tyle. A ja to tylko, ale jakby pomyślałem, że no możliwe, że się kiedyś zdarzy taka sytuacja, że właśnie wezmę od jakiejś firmy, nawet będzie to dobre, ale oni tego nie wyślą, no to po chuj mi takie coś oszukiwać fanów. Więc po prostu nie zależy mi na takich współpracach. Pół roku temu jeszcze nie byłem świadom, ale jakby... Fajnie, człowiek uczy się, chociaż też nie wiem, czy to na błędach, bo jakby produkt wysłali, tylko on może po prostu gdzieś taniej kosztuje, ale to każdy świadomie, wiesz, może sobie sprawdzić i kupić taniej albo drożej. To tak jak bym się miał dopierdolić teraz do Boxdela, że pay-per-view kiedyś było po 19,99, a teraz jest po 30, kurwa, i powiedzieć, ej, to jest scam, bo kiedyś było po 20 zł, a teraz za 30 sprzedajecie, oszukujecie ludzi, jest droższe. No nie, no kurwa, no przecież tak jak kupują bułki, kurwa... Wcześniej było taniej, bo było z Chin, tak? No właśnie, no i takie kurwa u niej argumenty mają. No dobrze, nie będziemy cię tutaj ciągnąć za język, jeśli chodzi o te kwestie skamowe. Czekamy na rozwój wydarzeń w takim wypadku na filmik od Sylwka Wardęgi. Tu zostało zarejestrowane, już jest twoja wypowiedź, więc jak coś to będziemy odsyłać ludzi do twojej wypowiedzi. Jakby oni sobie właśnie czują się tylko mocno za klawiaturą i niech sobie to robią, ale oni teraz wiedzą, że kurwa ja się czuję mocno za klawiaturą i mocno kurwa normalnie jak tu stąpam po ziemi, jak ma coś to niech podejdzie, powie mi w ryj i tyle. A jak pierdolą, tak jak ci kurwa wszyscy co wiedzą, że mam walkę nie na 12, nie na 13, nie na ten, to pierdolą, wow, że oni teraz walkę i wiesz, ja nie odpowiem, to powiedzą, a boi się. Nie, no kurwa, federacja ma inne plany według mnie. Ja idę tam, kurwa, tam mi zapłacą tyle, to wiadomo, że kurwa, wolę tamtego góra zlać niż kurwa ciebie za połowę, kurwa. Po to, żeby ci dać szansę, żebyś kurwa się kilka lajków więcej zarobił. Więc mam ich w chuju, od razu mówię, chcesz, zapraszam Sako Gdańsk, kurwa, Grunwaldzka 4A Gdańsk. Zapraszam, tam możemy się nakurwiać jak na ulicy, jak chcecie, kurwa. No i to jest jasny przekaz w takim razie, a my zapraszamy na naszą stronę, do naszych wywiadów i dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo.